Moduł 9, lekcja 2. Plansza. U góry pasek w turkusowym kolorze. Na nim biały napis. Moduł 9. Poniżej na białym tle spis treści. Lekcja 1. Kompetencje animacyjne w pracy w MAM-ie. Lekcja 2. Jak dbać o swój rozwój jako animatora. Lekcja 3. Animacja w MAM-ie. Czy to ścieżka zawodowa dla mnie? Po prawej stronie planszy rysunek kobiety z granatowymi włosami w okrągłych okularach i turkusowym swetrze. Przed nią żółty laptop. Wyróżniony jest napis. Lekcja 2. Jak dbać o swój rozwój jako animatora? Przy białym blacie siedzi kobieta w żółtej bluzce. Ma brązowe włosy do ramion. Na nosie prostokątne okulary korekcyjne z czarnymi oprawkami. W uszach wiszące kolczyki. Na blacie po jej prawej stronie stoi otwarty laptop. Za nią w tle biały regał z książkami i roślinami. W tej lekcji przyjrzymy się temu, jak możesz dbać o swój rozwój jako animatora, animatorki. Po pierwsze, zachęcam Cię do pracy z listą kompetencji, o której rozmawialiśmy wcześniej. Taka praca własna, planowanie swojego rozwoju i samodzielne prowadzenie się przez ten proces jest bardzo ważne i powinno być taką bazą i punktem wyjścia. Po wykonaniu kwestionariusza kompetencji przyjrzyj się tym obszarom, które stanowią Twoją mocną stronę. One będą taką bazą. Je również warto rozwijać. Na nich najlepiej na początku pracować. Z drugiej strony zobacz, które obszary pokazały się u Ciebie jako te obszary z najniższymi kompetencjami. To będzie druga strategia, czyli rozpoczęcie od tych obszarów deficytowych i zaplanowanie swoich działań rozwojowych właśnie w tych tematach. Ważne jest, żeby niekoniecznie stawiać sobie cel bardzo wysoko w każdym obszarze kompetencji. Nie w każdym musisz być ekspertem, ekspertką, ale jednak taki rozwój nastawiony na to, żeby w każdym z tych 7 obszarów móc samodzielnie działać i samodzielnie realizować zadania, będzie ważny. Stąd też ta praca z tymi obszarami, w których jesteś zupełnie początkujący i początkująca. Po tym, jak już rozpoznasz swoje obszary do pracy, drugim krokiem w planowaniu rozwoju będzie właśnie ułożenie sobie takich pierwszych zadań do wykonania. Planowanie w okresie rocznym to jest rozwiązanie, które się sprawdza. Warto sobie na początku roku spojrzeć na te swoje kompetencje, wrócić do listy i założyć, z czym i w jaki sposób w danym roku będziesz pracować. Kiedy masz już jasny plan, poszukuj specjalistycznej wiedzy. Możesz znaleźć ją zarówno w miejscach i organizacjach, które zajmują się dokładnie tym, o czym w trakcie naszego kursu mówimy, czyli prowadzeniem miejsc aktywności mieszkańców i centrów społecznościowych, ale wiele kompetencji wymienionych na naszej liście będziesz mogła rozwijać także w jakimś niespecyficznym kontekście. Na przykład dołączając do szkoleń dotyczących współpracy, przyglądając się narzędziom partycypacji mieszkańców. Takie informacje i na przykład szkolenia znajdziesz wśród wielu organizacji pozarządowych. Zatem kilka podpowiedzi, gdzie tego wszystkiego szukać. Plansza. U góry pasek w turkusowym kolorze. Na nim biały napis. Moduł 9, lekcja 2. Poniżej na białym tle napis. Jak dbać o swój rozwój jako animatora? Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. Blog. www.mam.biz/krakow.pl. Grupa Facebook. Tworzymy miejsca aktywności mieszkańców. Zapraszamy oczywiście do źródeł naszej Fundacji Biura Inicjatyw Społecznych. Na naszej stronie internetowej oraz blogu dotyczącym miejsc aktywności mieszkańców znajdziesz nowe materiały, artykuły poświęcone bieżącym tematom i funkcjonowaniu MAM-ów na co dzień. Znajdziesz tam także publikacje, które przygotowaliśmy zarówno dla animatorów, jak i organizacji prowadzących MAM-y, a także samorządów lokalnych. Zapraszamy Cię także na naszą grupę na Facebooku pod tytułem Tworzymy Miejsca Aktywności Mieszkańców. Tam wymieniamy się naszymi doświadczeniami, inspirujemy się nawzajem, prowadzimy na bieżąco spotkania i wymianę doświadczeń.
miejscem, które warto odwiedzić i społecznością, której warto się przyglądać i czerpać z niej inspirację, jest społeczność warszawska, Miejsca Otwarte. To sieć warszawskich centrów społecznościowych, która wymienia się doświadczeniami, uczy nawzajem od siebie i raz w roku organizuje bardzo ciekawą konferencję właśnie dotyczącą miejsc otwartych. Kolejną organizacją, do której odsyłam i do zapoznania, z którą się zachęcam, to Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Plansza. U góry pasek w turkusowym kolorze. Na nim biały napis. Moduł 9, lekcja 2. Poniżej na białym tle napis. Jak dbać o swój rozwój jako animatora? Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. www.cal.org.pl. Publikacje www.osl.org.pl. Stowarzyszenie CAL prowadzi szkolenia dla animatorów dotyczące różnych metodologii pracy animacyjnej. Ma też swoją bardzo bogatą i bardzo ciekawą bazę publikacji. Prowadzi ogólnopolskie forum organizatorów społeczności lokalnej oraz różnego rodzaju wydarzenia, które odbywają się na bieżąco w ciągu roku. Informacje i materiały dotyczące rozwoju szczegółowych kompetencji niezbędnych do pracy animatora i animatorki znajdziesz wśród wielu organizacji pozarządowych czy instytucji publicznych, które zajmują się pracą ze społecznościami lokalnymi. Takim dobrym punktem do poszukiwań różnych wydarzeń, szkoleń, aktywności jest oczywiście strona ngo.pl i jej sekcja dotycząca właśnie szkoleń. Kiedy już znajdziesz dla siebie wydarzenia i miejsca do rozwoju, takie, w których można uczestniczyć indywidualnie, wziąć udział w konferencji, czy po prostu zapoznać się z bazą materiałów, zadbaj także o innych ludzi, z którymi możesz się uczyć. I tutaj do dyspozycji jest taka formuła wymiany doświadczeń i wspólnego uczenia się, którą możesz sobie zorganizować zarówno w swojej organizacji, w swoim NGO-sie, tym, który prowadzi miejsca aktywności mieszkańców, ale jeśli jesteście na przykład małym zespołem albo macie sami jeszcze nieduże doświadczeń, warto poszukać innych osób, które są na podobnym etapie lub mają już trochę więcej zgromadzonej wiedzy i kompetencji. Takie osoby i kontakty do nich możesz pozyskać na konferencjach, o których wspominałam, czy w grupach facebookowych. Możesz także znaleźć jakąś jedną osobę do duetu, taki duet wspólnie uczący się, taka osoba, z którą jesteście umówieni na to, że regularnie spotykacie się, żeby sprawdzić, jak idzie Wam praca i jakie macie różne dylematy i wątpliwości. To rozwiązanie, które świetnie się sprawdza. Warto, żeby taka osoba do duetu wspólnie uczącego się prowadziła Mam w innej miejscowości, żebyście mieli, czy miały różne perspektywy i różne spojrzenia, żeby te doświadczenia nawzajem się uzupełniały i inspirowały. Zachęcaj swoją organizację do wsparcia Cię w rozwoju i rozwijaniu kompetencji, ale pamiętaj także o własnej aktywności. W miejscach aktywności mieszkańców uczymy brania sprawy w swoje ręce i Twój rozwój, Twoich kompetencji animacyjnych jest właśnie także tą sprawą, którą warto, żebyś wziął i wzięła w swoje ręce. Na zakończenie tej lekcji zapraszam Cię raz jeszcze do powrotu do listy kompetencji i do przygotowania swojego planu rozwojowego. Plansza. U góry pasek w turkusowym kolorze. Na nim biały napis. Moduł 9, lekcja 2. Poniżej na białym tle napis. Zadanie. Wróć do listy kompetencji i wybierz 3, nad którymi chcesz rozpocząć pracę w pierwszej kolejności. Zdecyduj konkretnie, jaki będzie pierwszy krok w pracy nad każdą z nich. Sprawdź dostępne możliwości, wybierz formę, która najbardziej Ci odpowiada i zaplanuj działanie. Wybierz 2 lub 3 kompetencje, od których chcesz zacząć pracę i zaplanuj pierwsze kroki, które podejmiesz. Przejrzyj listę dostępnych wydarzeń, przejrzyj materiały, do których pokierowałam i zaplanuj, jakie będą pierwsze kroki, które wykonasz w ciągu najbliższego miesiąca.